Igor chodzi do szkoły, w której, jak powiedziałaś w naszym wywiadzie prasowym, nie ma ocen. Mhm. Co to znaczy, jak to możliwe? To jest fantastyczny koncept. Podczas roku szkolnego są informacje zwrotne dla młodych ludzi i po części dla rodziców, chociaż dla nas trochę mniej, dlatego że młodzi ludzie uczeni tam są odpowiedzialności za siebie, za własne osiągnięcia, za własne sukcesy. Uczeni również podążania swoją drogą, a nie ścigania się, kto dalej, kto lepiej, kto mocniej. Każdy jest w czymś dobry i te ich umiejętności są tam niezwykle doceniane i hołubione. Jak się okazało, że mój syn zaczyna grać w szachy, radzi się sobie coraz lepiej i zaczyna ogrywać mistrzów szachowych, to jest w tym wzmacniany i jest w tym wspierany niezwykle. Oceny są tylko na koniec roku. Po to, żeby chociażby zachować ten element szkoły, żeby było świadectwo i żeby na świadectwie były oceny wyrażane opisowo, ale w ciągu roku nie. I to się niezwykle sprawdza, bo można nauczyć młodego człowieka potrzeby uczenia się nie dla ocen, tylko dla frajdy i dla samego siebie, dla zdobywania nowych informacji, a nie dlatego, czy będzie 1, 2, 3 czy 6. A martwisz się o przyszłość syna, czy nie? Jak każda mama. A z jakich powodów? Żyjemy w bardzo dziwnych czasach, bardzo niepokojących. W takich, które stawiają przed młodymi ludźmi ogromne wyzwania. Kiedy nie wiemy, jakie zawody będą uprawiać. Ktoś zrobił takie badania, z których wynika, że nie znamy jeszcze zawodów, które będą aktualne i będą na topie i będą potrzebne za 10 czy 15 lat. Więc nawet jeśli wykształcimy młodego człowieka na fenomenalnego informatyka, to wcale nie musi nim być, bo okaże się, że ten postęp w tej materii jest na tyle szybki, że nigdy nie jest się gotowym już do tego, żeby podjąć takie wyzwanie i taką pracę. To też takie czasy, w których edukacja i nauka nigdy się nie kończą, że wciąż trzeba ścigać ten pociąg, bo jak nie, to odjedzie. I teraz pytanie, czy wsiadamy do tej rozpędzonej maszyny, czy też nie? Czy wybieramy sobie właśnie ten domek z widokiem na jezioro? I wracając do tej szkoły, ta szkoła uznaje, że wszystko jest okej, że jeśli tak chcesz żyć, w porządku, to jest twój wybór. I wcale nie jesteś w niczym gorszy od tego, który będzie miał pracę w Dolinie Krzemowej albo na Manhattanie. Wcale nie. Można być szczęśliwy w zupełnie innej rzeczywistości, w innych dekoracjach.